Halo? Dobry wieczór, w sprawie laptopika. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Fajny laptop, wie pan? Ładny. Przynajmniej ładny. Nie wiem, jak tam działa. Dobrze działa? Tak, dokładnie. Ten laptop był tylko kilkakrotnie włączany. Tak naprawdę on jest bez systemu operacyjnego. Mam dwa laptopy. Ten laptop po prostu jest mi niepotrzebny, dlatego chciałbym go sprzedać. Oczywiście można też go zobaczyć po prostu osobiście, jak ma pan po prostu ochotę. Nie no, bo mi Żeby był. sprawdzić po prostu, żeby sprawdzić go z wyglądu, żeby tutaj nie było jakichś wiadomo niedomówień, oczywiście z mojej strony, jeżeli chodzi o tego laptopika. Nie, no nie będzie niedomówień pod jednym warunkiem, jeśli pan go teraz odpali i sprawdzi taką stronę, na której ja oglądam filmy, całe życie tam oglądam filmy. Jeden film wieczorem oglądam sobie, jak ze studiów wracam. I to mnie interesuje, żeby ta strona się nie zacinała. To znaczy, wie pan, on jest bez systemu operacyjnego. W niego trzeba wgrać system operacyjny. O A to chodzi. On jest czyściutki. O to chodzi. to nie ma pan czegoś tam, jakieś dyskietki na To bagażu, co? znaczy, wie pan, jeżeli bardzo by pan po prostu chciał ten laptop, to oczywiście mógłbym się zająć, jeżeli chodzi o wgranie nowego systemu operacyjnego i po prostu zrobienie go na cacy, jeżeli by taka była możliwość. I Aha. oczywiście zainteresowanie z pana strony. No rozumiem, ale to by pan musiał Windowsa 98 mi zainstalować. Bo ja tylko na takim się znam, bo ja stary komputer mam. Aha, rozumiem. Myślę, że nie byłoby problemu, jeżeli chodzi o to. No dobra. To kiedy można się kontaktować? Wie pan co, jestem od jutra od 8 rano w domu, więc jeżeli będzie pan chciał zobaczyć tego laptopa po prostu tak z wyglądu, to można po prostu się ze mną skontaktować, umówić na daną godzinę, a tutaj kwestia wgrania w niego systemu operacyjnego, no to by też potrzebował na to przynajmniej jednego dnia, jednego, 2 dni, żeby po prostu to poinstalować wszystko. Dlatego no zaznaczyłem, tak jak w opisie jest zaznaczone, że on jest bez systemu operacyjnego. Rozumiem, Żeby rozumiem. tutaj każdy miał, po prostu wgląd na to, co tak naprawdę jest do sprzedania. Aha, rozumiem. Bo jest taki serial dokładnie, wie pan? Na tej stronie, gdzie ja oglądam. Strona nazywa się tak, by.ee.gcom i tam jest taki serial Faja jebie mi towarem. I ja to To znaczy, oglądam. wie pan co, tutaj nie wiem, jak bardzo pan się zna na komputerach, ale jeżeli chodzi o oglądanie filmów, to wszystko jest bardziej moim zdaniem problem internetu. Nie wiem, jakie pan ma tam łącze internetu na mieszkaniu u siebie, ale Dwa dwa megabate. Co? megabajty. No. No po prostu nie wiem po prostu, na jakim komputerze pan też działa, poniekąd też system operacyjny też ma dużo daje do myślenia i oczywiście tutaj komputer jest naprawdę w bardzo Ja dobrym stanie mam tutaj i umowę dodatkowo. i mam internet, tutaj pisze 2 megabaty. 2 megabaty Dokładnie tak, dokładnie. to powiem panu szczerze, że to nie jest obecnie zbyt dużo, jeżeli chodzi o internet, dlatego jeżeli chodzi o to, że panu się tnie ten serial, no to może być tylko spowodowane małym po prostu przepustowością internetu, no i oczywiście może słabszym też komputerem poniekąd. To jak mam Tak to wygląda. 2 megabaty, to nie pociągnie? To znaczy, no kurczę, no myślę, że jest wszystko w porządku, no jeżeli chodzi o to. Czyli 2 megabaty wystarczą. Nie trzeba większego internetu. Myślę, że nie. Dobra. Dobra, no to do pana jeszcze zadzwonię, jak się pan tam uwinie ze wszystkim, co? Dobra, nie ma problemu. Można do mnie dzwonić i się umówić, żeby tego laptopa zobaczyć. Dobra, dzięki. 2 megabaty i chuj. Na tablet, nie? Mieliśmy dzwonić, ona miała włączyć tam.